Cześć, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejna recenzja. Tym razem chciałem wam zaprezentować głośnik bezprzewodowy firmy Manta. Jak może niektórzy z was pamiętają, niedawno na naszej stronie informowaliśmy was, że firma Manta wprowadziła nową kolekcję głośników w aluminiowej obudowie, głośników z serii premium. Dostępne są one w trzech rozmiarach, w trzech różnych mocach muzycznych. Dzisiaj właśnie najmocniejszy z tych modeli, z tej serii, tych trzech urządzeń, jest to głośnik Bluetooth SPK9010 Onyx. Głośnik wyposażony tak naprawdę w dwa bardzo mocno 10-watowe głośniki. Obudowa aluminiowa, zasięg Bluetooth do 10 metrów, także tutaj naprawdę solidne już urządzenie. Czas pracy na budowanej baterii, jak widzicie, do 6 godzin, także tutaj też naprawdę bardzo niezły wynik. Głośnik dostajemy tutaj w takim opakowaniu, jak widzicie, bardzo ładnie to wszystko zapakowane, bardzo nowocześnie. Głośnik, jeżeli chodzi o specyfikację, to możemy znaleźć na pudełku. Tak jak wspominałem, 10W razy 2, czyli dwa głośniki 10W, w sumie mamy 20W, jeżeli chodzi o moc tego głośnika. Bluetooth wersji 4.0, zasięg do 10 metrów. Micro USB, pasmo przenoszenia, co ważne, 90 Hz do 20 kHz, także tutaj też całkiem fajne to pasmo przenoszenia, ten głośnik powinien naprawdę dobrze grać. Rozmiar głośnika 45 mm, wbudowany mikrofon, wbudowana bateria 800 mAh, która właśnie pozwala na od 5 do 6 godzin pracy. Walizyczka, jak już wspominałem, możemy sobie teraz otworzyć, tu mamy po bokach takie zaczaski. Ściągniemy sobie tą obudowę. Tutaj mamy głośnik na takiej podstawce. Też próbujemy sobie to wszystko może rozpakować na początek. Tutaj tak się nam tutaj dzieli ta obudowa. Tutaj mamy wewnątrz kabelek USB do ładowania tego głośnika. Zaraz sobie go też rozpakujemy. Typowy biały kabelek USB, tutaj z drugiej strony mikro USB, tak to wygląda. Instrukcja obsługi. Prosta, ale myślę, że najważniejsze informacje tutaj się w niej znalazły. Próbujmy teraz nasz głośnik rozpakować. On tutaj jeszcze jest przyklejony, wzmocniony. Ja dopiero go pierwszy raz w tym momencie wyciągam, rozpakowuję. I ściągamy go z tej podstawki. Tak wygląda ten głośnik. Głośnik naprawdę solidny. Tutaj jeżeli go trzymamy dłoni, naprawdę jest co potrzymać. Ja sobie może sprawdzę jeszcze dokładnie, ile on waży, także na naszej stronie w pełnej recenzji, która się ukaże na www.smartpause.pl, też was poinformuję, ile ten głośnik waży. Naprawdę jest to solidna konstrukcja, aluminiowa obudowa. Tutaj metalowa tutaj osłona głośników z przodu, z tyłu również tutaj mamy metalową osłonę, wszystko bardzo solidne. Pod spodem tutaj takie gumowe nóżki, to dzięki którym ten głośnik bardzo dobrze, stabilnie tutaj leży nam na biurku, na stole. Jeżeli chodzi o wejścia, tutaj nie mamy zbyt dużo, mamy tylko tutaj złącze mikro USB, jak widzicie, złącze ładowarki oraz wejście AUX, także będziemy też sobie mogli tutaj podłączać na przykład telefon czy tablet za pomocą typowego kabla zakończonego wtyczką jack i w ten sposób tutaj sobie słuchać muzyki na tym głośniku. Oczywiście wygodniej będzie przez Bluetooth, także tutaj też za chwileczkę spróbujemy sobie ten głośnik uruchomić, skonfigurować. Jeżeli chodzi o tutaj klawisze sterujące, jak widzicie, mamy tutaj dwie takie belki regulacji. Mamy tu regulację głosu, oczywiście też będzie służyła nam do zmiany utworów i też do odbierania połączeń. Tu mamy guzik do odbierania połączeń, mamy też guzik do zatrzymywania transmisji. Mamy też tutaj guzik power, także wszystko sterujemy za pomocą tych dwóch przycisków. Nie wiem, czy będzie tutaj je dobrze widać na obudowie. Obudowa naprawdę fajnie to się prezentuje. Dość odporna na odciski palców, co ważne. Tutaj się nie palcuje tak bardzo jak niektóre obudowy w podobnych urządzeniach, także tutaj duży plus. Pod względem designu też całkiem nieźle to się prezentuje. Naprawdę solidne wykonanie. Myślę, że to jest produkt już nieco wyższej klasy. Od razu wam powiem, że głośnik wyceniony na mniej więcej 270 zł, także może nie jest to tanio, aczkolwiek jego moc, jego wykonanie myślę, że sprawiają, że warto się będzie nim zainteresować.
Dobrze, spróbujmy sobie może zobaczyć, jak ten głośnik gra, bo pewno to będzie Was najbardziej interesowało. Spróbujemy go włączyć, zobaczymy, czy jest naładowany. Jak słyszycie, udało nam się go uruchomić. Mamy tutaj diodę Bluetooth, która mruga. Możemy teraz spróbować w telefonie odnaleźć ten głośnik, sparować go z naszym telefonem. Zaraz to spróbuję zrobić. Ustawienia, włączymy sobie Bluetooth, spróbujemy tutaj go wyszukać z dostępnych urządzeń. On się nam tutaj już pojawia, mamy go tu na liście SPK. Teraz sobie go tutaj sparujemy. Jak widzicie, SPK 9010 jest on tu pierwszy na liście. Ja sobie tutaj już go połączę, połączono i możemy w tym momencie sobie z niego korzystać. Spróbujemy w takim razie sobie otworzyć jakąś muzykę, na przykład z YouTube'a. Myślę, że to będzie najlepiej. Zaraz sobie coś poszukamy i zobaczymy sobie, jak ten głośnik gra, co tutaj nam oferuje. Zobaczmy. Tak na koniec, co możemy sobie o nim tutaj jeszcze powiedzieć? Tak jak mówiłem na początku, głośnik bardzo dobrze wykonany. Tutaj ta metalowa, aluminiowa udoła naprawdę bardzo solidna. Tutaj nie ma obawy, że ten głośnik nam się gdzieś uszkodzi, coś się z nim stanie nawet podczas upadku. Głośnik, pomimo że może nie należy do najmniejszych, jest naprawdę bardzo mobilny, możemy go wszędzie ze sobą zabrać. Bateria budowana pozwala nam na 6 godzin słuchania muzyki, także myślę, że tutaj spokojnie jakaś impreza przy grillu wystarczy nam jedno naładowanie tego głośnika, żeby sobie spokojnie wieczorkiem posiedzieć, posłuchać muzyki. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, naprawdę niezła. Tutaj te wysokie, niskie tony są bardzo dobrze słyszalne. Oczywiście nie jest to jakość, która zadowoli jakichś melomanów, ale tak jak mówię, do codziennych zastosowań, do posłuchania muzyki wieczorem w pokoju, czy też właśnie na polu przy grillu, w zupełności nam ten głośnik wystarczy. Ta moc muzyczna 2x10W jest naprawdę duża. Także tutaj też nie będzie z tym problemu. Jeżeli oczywiście wydaje Wam się ten głośnik za duży lub ta cena 269 zł Wam nie odpowiada, jest on dostępny też w dwóch wersjach mniejszych, tam o mocy bodajże 5 i 10 W, także też możecie sobie tamte produkty poszukać na stronie tego producenta i ewentualnie taki się zdecydować. Niemniej jednak ja Wam polecam ten głośnik, ponieważ no myślę, że jest wart swojej ceny i warto byłoby sobie go zakupić. Bardzo dobrze też działa tutaj, teraz nie będę pokazywał, ale ta funkcja zestawu głośnomówiącego, także spokojnie możecie sobie go trzymać gdzieś na biurku, odbierać rozmowy typ przyciśnięcie jednego przycisku, tak naprawdę prowadzić sobie rozmowy, odrzucać rozmowy, także tutaj tak jak w telefonie możemy sobie spokojnie tutaj pracować, rozmawiać, prowadzić jakieś telekonferencje za pomocą właśnie tego głośnika Bluetooth, także sprawdzi się on też w jakichś takich małych biurach, małych zastosowaniach, gdzie po prostu takie zastosowanie będzie nam akurat potrzebne. Dobrze, na dzisiaj to myślę, że to będzie tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, łapka w górę, jeżeli film Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, jeżeli chcecie więcej recenzji właśnie takich urządzeń. Także
Do zobaczenia i cześć.